Jeszcze dzisiejsze spotkanie środowe. Niemcy podejmowały Kamerun także w towarzyskim spotkaniu. Tak, Niemcy w nowych strojach, czerwone koszulki, białe spodenki. To pomysł Jürgena Klinsmana, który stwierdził, że tradycyjne białe albo czarne nie bardzo pasują do ofensywnego stylu, który chce wszczepić drużynie niemieckiej. A więc oglądamy naszych zachodnich sąsiadów w strojach czerwono-białych, które mają odzwierciedlać ich nowe nastawienie do gry. Rywal niezwykle wymagający, ekipa Kamerunu ze wszystkimi najlepszymi piłkarzami, w tym z gwiazdą Barcelony, strzelającym jak na zawołanie w Primera División dla Barcy Samuelem Eto'o. Oto bramka otwierająca wynik tego meczu. Kevin Kurani, piłkarz mający panamsko-brazylijskie korzenie, także węgierskie po części, ale mający paszport niemiecki, grający w drużynie Jürgena Klinsmana. Kevin Kurani, 1-0 dla Niemców, to była 70. minuta meczu. W pierwszej połowie spotkanie bardzo wyrównane, w drugiej Niemcy już niepodzielnie panowali na boisku. Oto 76. minuta. Tym razem Miroslav Klose, gwiazda ostatnich mistrzostw świata, kończy akcję, którą zapoczątkował Michael Ballack. Dośrodkowanie Torstena Frinksa z lewej strony. I Klose, czyste uderzenie prostym podbiciem z półwoleja. Trafia do siatki i jeszcze pogrążył drużynę gości. 87. minucie ponownie Miroslav Klose. Jego dwie bramki, jedna Kevina Kuraniego. Wydaje się, że krystalizuje się linia ataku drużyny Jürgena Klinsmana. Niemcy, Kamerun 3-0.